Uważna na życie, uważna na zwierzęta, na przyrodę, no ale przede wszystkim bardzo dojrzała w ostatnim czasie. Mela Koteluk jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, nie przesadzałabym z tą dojrzałością. Ja się ciągle czuję niedojrzała właśnie, niedojrzała. Natomiast takie skojarzenia może nasunąć faktycznie jakby cały charakter ostatniej płyty. Właśnie o tym myślałam, bo kojarzysz mi się absolutnie tylko i wyłącznie z muzyką, ale też z takim pociągiem do dobrych ludzi, do dobrych miejsc. Jesteśmy zresztą w przepięknym miejscu. W ogrodzie. W ogrodzie, w Edenie. W Saskiej Kępie. Tak, można troszeczkę odpocząć, prawda, od takiego zgiełku miasta. Tak, ja bardzo, bardzo lubię te okolice, tę strefę. Też nigdy nie myślałam, że tak zwiąże się z jakimś parkiem, a tutaj jesteśmy nieopodal Parku Skarżewskiego. To jest fajne miejsce na odpoczynek. Mm-hmm. Kontakt z naturą na pewno gdzieś pomaga mi złapać równowagę, tak? I wydaje mi się, że każdy człowiek mógłby to powiedzieć, bo jesteśmy częścią tej natury i żyjąc w mieście odrywamy się od pewnych elementarnych takich wartości i myślę sobie, że takie położenie boso to jest najlepsza medycyna i jakby można ją spokojnie zastąpić tabletkami. Znaczy na odwrót. Tabletki zastąpić faktycznie łażeniem boso, tak. Mm-hmm. Fajna sprawa. Jest gdzie połazić boso na Saskiej Kępie? Oprócz Edenu? Wszędzie można chodzić boso. Przecież możemy wszędzie chodzić boso. Jest fajny pomysł, słyszałam ostatnio o koloniach dla dorosłych, o takim miejscu, gdzie możesz się totalnie wyluzować, wychillować, gdzie możesz zapomnieć o swoich kłopotach, po prostu pojechać na kolonie, które ktoś ci zorganizuje. Kolonie dla dorosłych, fajna sprawa, nie? No to fajne, to musi być fajne. My chyba tęsknimy, mówię to z perspektywy dziewczyny po 30, za dzieciństwem i to wszystko, co jest jakimś takim symbolem, dżinglem dzieciństwa, to do tego chyba gdzieś tam cały czas się dąży, żeby tego doświadczyć, powąchać, posmakować w jakiś sposób. Mm-hmm, coś w tym jest. Dlatego być może te kolonie, o których mówisz, cieszą się jakąś popularnością. Ja o nich nie słyszałam, co prawda, ale brzmi interesująco. Super nowość i myślę, że sporo z nas skorzysta. Ale wracając do tej dojrzałości, bo wiesz, pomyślałam sobie, że zapytam ciebie o to, czy ty cały czas chciałabyś ratować świat, bo byłaś taka, pamiętam w 2013 taki wywiad, gdzie powiedziałeś, że absolutnie ty jesteś taka i nigdy się nie zmienisz, cały czas tak masz. Ratować świat? A w jakim kontekście to było? W kontekście ratowania świata, po prostu. Tak, że jesteś pomocna, że do każdego otwarta, że każdemu chciałabyś podać rękę w tym kontekście. Ja bardzo lubię ludzi, kocham ludzi i zawsze to się nigdy nie zmieniło. To, że czasami muszę odpoczywać od ludzi, nie znaczy, że ich nie lubię albo nie kocham. Ale wraz z wiekiem, z nowymi doświadczeniami, też uczę się tego, czego nie potrafię, czyli a tym czymś jest też dbanie o siebie. I to jest bardzo ważny temat. Mnie się kiedyś wydawało, że ja wiem, o co chodzi, ale życie w paru sytuacjach zweryfikowało to i no jestem na takim etapie, że uczę się tego też dbać o siebie, o swoje samopoczucie, o swoje zdrowie, o to, żeby mieć zasoby, żeby dzielić się z innymi tym, co w nas dobre i tak dalej. Czy to znaczy, że właśnie dlatego są tu przerwy między płytami? Bo mówi się o tym, że czekamy z niecierpliwością na twoje kolejne płyty. Masz na koncie 3. Między pierwszą a drugą, między Spadochronem a... przepraszam, bo zapomniałam. Migracjami. Było 2 lata. Były 2 lata. Tak, a potem już do Migawki 4 lata. Ale twoja trasa koncertowa trwała 2 lata, więc jakby no, to jest naturalne, że ty musisz po takiej trasie odpocząć, mimo że swoją muzykę kochasz, zespół też, bo to widać przecież choćby na Instagramie, wasze relacje, to jednak potrzeba jest, żeby troszkę złapać takiego dystansu, no nie? Myślę, że trzeba wziąć tyle czasu, ile potrzeba. Mhm. I że tutaj nie ma, nie powinniśmy się w ogóle w swoim życiu poddawać tym takim czynnikom zewnętrznym, tej takiej presji, że coś tam trzeba zrobić. Właśnie nie. Właśnie nie trzeba. Te 4 lata brzmią dla mnie samej poważnie i teraz nawet z perspektywy czasu myślę sobie, wow, 4 lata, ale zaraz. 2014 rok, listopad, ukazało się Migracje. Wyjechaliśmy w trasę non-stop. Ona się odbywała w trybie non-stop do grudnia 2016 roku, tak jak wspomniałaś, czyli raptem. I potem zaczęłam przerwę, która trwała w 2017 roku, a już w styczniu 2018 roku zaczęliśmy pracę nad płytą, także tej przerwy było raptem, ona trwała rok.
No dokładnie. Ale wiesz, dla nas słuchaczy to dla was słuchaczy daleko i długo to się rozciągnęło. Tak. Ciągle dążę do takiego momentu, żeby do tej drożności takiej, żeby zastanawiam się często, dlaczego tak jest, że ja nie nagrywam na bieżąco, nie wydaję na bieżąco. Mhm. I myślę sobie, co to jest za system, że nie można w sumie, znaczy można właśnie, ale gdzieś tam zostałam uwięziona przez jakiś czas, na jakiś czas, w takim trybie, okej, to teraz płyta, a potem trasa, a potem dopiero za 2 lata kolejna płyta. To jest bardzo, ten rytm jest nie mój. I teraz jestem na takim etapie, że myślę sobie, zrobię to po swojemu, zrobię to w swoim rytmie. Jeżeli nagram coś wartościowego, co będę chciała pokazać, to po prostu pokażę. Mhm. Nie będę się jakby tutaj interesować, czy to jest dobry moment, czy niedobry moment. Myślę sobie, że to jest jakby taka moja dojrzałość, coś czego kiedyś nie miałam. I idę w tym kierunku.